Witam serdecznie, premierowy odcinek Yoma 5 po godzinach, w których przedstawiamy sylwetki trenerów, uczestników naszych zawodów. Pierwszym trenerem jest Aron Głowacki, trener drużyny APEC Gdańsk Rocznika 2011. Cześć Aron. Cześć. Aron, zacznijmy od samego początku. Powiedz mi, jak to się stało, że zostałeś trenerem? Szczerze mówiąc, wszystko zaczęło się w kwietniu ubiegłego roku, kiedy postanowiłem spełnić swoje marzenie z dzieciństwa. Napisałem maile do APEC Gdańsk, otrzymałem szansę. Na początku byłem na stażu, później zostałem asystentem, a teraz od kwietnia 2019 roku jestem pierwszym trenerem właśnie w roczniku 2011 w grupie B. O, przypomnij, czyli jak długo jesteś trenerem? Mniej więcej półtora roku. Aron, widzę, że mimo że to jest to premierowe wydanie, po tobie stresu w ogóle nie widać. Powiedz, skąd to w ogóle wynika? Myślę, że moje studia mogły się ciut mi pomóc tutaj, że mam jakiś luz czy coś takiego. W każdym razie studiuję dziennikarstwo i być może jestem nieco lepiej obyty z kamerą niż inni. Chociaż zobaczymy, jak w kolejnych odcinkach to będzie wyglądać. Czyli tak naprawdę powinniśmy się zamienić tutaj rolami. Absolutnie, wolę być tutaj na swoim miejscu, gdzie aktualnie siedzę. Okej, powiedz mi, stosunkowo niedługo jesteś trenerem, natomiast też jako młoda, ambitna osoba pewnie robisz to z większości z pasji. Natomiast powiedz mi, jaka jest najtrudniejsza rzecz w pracy trenera? Ogólnie nie lubię używać słowa najtrudniejsze. Mierzymy się z wieloma problemami, wiadomo, ale jeśli miałbym powiedzieć Ci o jednej rzeczy najtrudniejszej, to wydaje mi się, że uświadomienie i zawodników, i rodziców, uświadomienie o tym, że wynik nie pokazuje rozwoju, nie pokazuje tej całości, którą my możemy zawodnikom przekazać. Patrzymy holistycznie na piłkę nożną. Nie tylko na wyniki, ale też na postęp poszczególnych zawodników. I wydaje mi się, że jeśli uda się to osiągnąć w naszej drużynie, to wszystko będzie przyjemne. I treningi, i sparingi, i mecze, i na przykład ja mam. Jasne, tutaj akurat widać, że u Ciebie w ogóle nie ma takiego parcia na wynik. Zresztą chyba jako większość już teraz. Nie, ta mentalność też, nie wiem czy to uważasz, ale zmienia się. Zmienia się, jest coraz lepiej i tutaj, i na innych rozgrywkach można to zauważyć. Jasne. Okej, to teraz płynnie przechodząc już do samych rozgrywek Yoma 5. Nie trzeba było Was długo przekonywać, żebyście wzięli udział w rozgrywkach. Powiedz mi, postawiliście sobie jakiś cel przed tymi rozgrywkami, a jeśli tak, to jaki? Moim głównym celem było to, żeby zawodnicy byli cały czas uśmiechnięci, żeby cieszyli się grą, żeby starali się grać jak najlepiej mogą, starali się powtarzać to, co trenujemy na treningach. No i myślę, że to realizujemy. Jest trzecia kolejka, jesteśmy właśnie po zakończeniu, jesteśmy w trakcie trzeciej kolejki. I wydaje mi się, że osiągamy to, bo zawodnicy wracają do domu uśmiechnięci, z tak zwanym bananem na ustach. No czego więcej chcieć od zawodnicy? Czyli cel, który sobie założyliście, można powiedzieć, że go konsekwentnie realizujecie na turnieju. Wydaje mi się, że tak, no a najlepszym warunkiem do rozwoju jest uśmiech. Uśmiech, uśmiech, jeszcze raz uśmiech. Dokładnie. Okej, Aron, na koniec pytanie. Powiedz, jakbyś miał opowiedzieć o rozgrywkach Yoma 5. Trzy rzeczy, dla których warto wziąć udział w rozgrywkach Yoma 5. Po pierwsze, uśmiech. Po drugie, mało przerw między meczami, co jest bardzo ważne. I zawsze to podkreślamy, że lepiej, żeby zawodnicy więcej grali, mniej między meczami spędzali czasu. A po trzecie, dobra organizacja. Fajne boiska, dużo boisk, dużo zespołów, tylko się cieszyć. Tak mi się przynajmniej wydaje. Okay. I tak na pewno jest. Super, dzięki wielkie. Tym samym dobiegliśmy do końca pierwszego premierowego odcinka Yoma 5 po godzinach, w których przedstawiamy sylwetki trenerów. Moim i Państwa gościem był trener Aron Głowacki z drużyny APEC Gdańsk Rocznika 2011. Aron, wielkie dzięki. Dzięki.